Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Magnez. I pokażę wam w dzisiejszym odcinku Pieniny i okolice. Zapraszam do oglądania. Jest to pasmo górskie należące do Karpat, położone na granicy polsko-słowackiej. Składa się z trzech części: z pienin spiskich, z pienin właściwych i małych pienin. Pieniński Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym utworzonym w Polsce. Został dokładnie utworzony w czerwcu 1932 roku. Najcenniejszym obszarem parku jest grupa górska Trzech Koron z najwyższą kulminacją w skalicy Okrąglicy, 982 metry nad poziomem morza. Wapienne podłoże i duże nasłonecznienie eksponowanych stoków sprzyjają rozwojowi najcenniejszych zbiorowisk unikatowych roślin. W Pienińskim Parku Narodowym do flory należy zaliczyć przede wszystkim endemity pienińskie, którymi są wszonak pieniński, mniszek pieniński, haber barwny, rozchodnik ostry, odmiana wapienna, mokrzycę sześciolistną i bylicę piołu. Do roślin obecnych w Pieninach, których występowania nie potwierdzono nigdzie indziej w Polsce, należy chryzantema zawadzkiego. Samo pasmo górskie Pienin zbudowane jest ze skał osadowych, głównie wapienia i margli, powstałych przez miliony lat w płytkim basenie morskim na obszarze kilkuset kilometrów, a następnie uległy procesom geologicznym, w wyniku których obszar ten został ściśnięty miejscami do zaledwie kilku kilometrów. W masie skał osadowych występują tu również w niektórych miejscach skały wulkaniczne, np. andezyty i tworzące szczyt Jarmuty w Małych Pieninach oraz szczyt Bryjarka na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Małych Pienin. W Dolinie Białej Wody w Małych Pieninach występują też dwa skupiska skałek bazaltowych. Dobrze, w takim razie po ciężkiej podróży górskiej czas wybrać się do dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Kościenku nad Dunajcem. Znajduje się tam bardzo ciekawa wystawa przyrodnicza. Do najważniejszego eksponatu w tej wystawie, przynajmniej w mojej opinii, należy fragment reliktowej sosny z Sokolicy, która niestety w czasie akcji ratowniczej we wrześniu 2018 roku została zniszczona i teraz wygląda tak. Wśród ekspozycji też można zobaczyć kolekcję niepylaków Apollo. Są to zagrożone wyginięciem gatunki motyli, którego występowanie w Polsce stwierdzono tylko w Pieninach. Dobra, to teraz wyruszamy w pomału w zwiedzanie Krościenka nad Dunajcem. Jest to bardzo ważny węzeł szlaków górskich, położony pomiędzy trzema masywami. Między Pieninami, Gorcami oraz Beskidem Sądeckim. Układ centrum z rynkiem po środku i wychodzącymi z niego uliczkami pochodzi z czasu lokacji w 1348 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Najcenniejszym zabytkiem Krościenka to Kościół Wszystkich Świętych erygowany w XIV wieku i wielokrotnie przebudowywany, uszkodzony w wyniku silnego trzęsienia ziemi w 1840 roku. Wewnątrz świątyni znajduje się chrzcielnica z końca XV wieku, podarowana przez króla Jana Olbrachta. Warto też tam zauważyć wewnątrz świątyni stare polichromie pochodzące z końca XIV i XV wieku, przedstawiające sceny religijne. Niestety z roku na rok coraz bardziej, pomimo prac konserwatorskich, stają się mniej widoczne. Południową pierzeję
rynku zajmuje zespół XIX-wiecznej zabudowy miejskiej Krościenka. Tworzą ją drewniane domy zwrócone szczytami do płyty rynku. Na rynku też jest studzienka z pienińską wodą źródlaną ziemruśką. Na małym rynku u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza wznosi się popiersie króla Władysława Jagieły, którym w mieście uczczono 500-lecie zwycięstwa pod Grunwaldem. W Krościenku nad Dunajcem znajdują się także liczne kaplice. Najstarsze są kaplica świętego Rocha pochodząca z 1723 roku w zachodniej części wsi przy ulicy Jagiellońskiej i kaplica Przemienienia Pańskiego z 1710 roku na Zawodziu przy ulicy Zdrojowej. Warto też wiedzieć, że Krościenko nad Dunajcem to dziś nie tylko pieniny czy bardzo ważny węzeł szlaków górskich, ale także dawne uzdrowisko, ponieważ w XIX wieku po odkryciu w Dolinie Szczawnego Potoku na Zawodziu źródeł wód mineralnych miasto rozpoczęło karierę uzdrowiskową. Zagospodarowanie wydajniejszych źródeł w pobliskiej Szczawnicy sprawiło, że Krościenko straciło to znaczenie. Obecnie ogólnodostępne źródła mineralne, Szczawy alkaliczno-słone, Stefan Michalina i Maria na Zawodziu są dzisiaj tylko atrakcją turystyczną. Dobra, teraz czas wyruszyć troszkę dalej. Mianowicie, obok Krościenka, w dolinie rzeki Grajcarek, pomiędzy dwoma masywami górskimi, Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego, należy zwiedzić też Szczawnicę, która jest jedną z najbardziej malowniczych uzdrowisk w Polsce. Szczawnica istniała już w XIV wieku, natomiast w XVI stała się siedzibą parafii i wójtostwa. To dopiero XIX wiek przyniósł jej popularność. Szczawnica stała się znana dzięki pomysłowości i przedsiębiorczości pochodzących z Węgier Anny i Józefa Szalajów, ponieważ dawna wieś przeobraziła się w perłę polskich wód. Józef Szalaj odziedziczył w 1839 roku miejscowość po swoim ojcu, Stefanie, i wraz ze swoją żoną, nieznaną wcześniej nikomu miejscowość, przekształcił w kurort, do którego przyjeżdżali najwięksi przedstawiciele polskiej kultury. Cyprian Kamil Norwid, Henryk Sienkiewicz, którego mamy pomnik w samej Szczawnicy, Maria Konopnicka, Bolesław Prus i Jan Matejko. Do rozwoju Zdroju Szczawnickiego przysłużyli się także lekarze i prezydenci miasta Krakowa Józef Dietl i Mikołaj Zyblikiewicz. Będąc w Szczawnicy, należy zwrócić też uwagę na zabudowę uzdrowiskową placu Dietla, w którym znajduje się pałac, który wcześniej znajdowały się tam zakłady zdrojowe, później muzeum, obecnie jest to dom prywatny, oraz pijalnia wód i łazienki, w których obecnie jest kawiarnia. Przy wejściu do Parku Górnego od strony placu Dietla też znajduje się kaplica zdrojowa ufundowana przez Józefa Szalaja. Położonym w centrum Parku Dolnym także znajduje się zabytkowa kaplica, w którym była dawniej pijalnia nad wyczerpanym źródłem Wanda. Poza Wandą w Szczawnicy znajdują się także, lecz nie wszystkie z 8 szczawnickich zdrojów, Józefina, Stefan, Jan, Szymon, Waleria, Józefina II i Magdalena, nadal się eksploatuje. Wody mineralne ze Szczawnicy leczą choroby dróg oddechowych, w tym przewlekłych stanów zapalnych nosa i gardła, schorzenia aparatu głosowego, schorzenia alergicznie dróg oddechowych, astmę oskrzelową, schorzenia układu ruchu, choroby reumatyczne czy układu trawienia i dróg moczowych. Od rodzaju wód mineralnych pochodzi już sama nazwa miejscowości, gdyż występujące tu szczawy wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe i wapniowe z dodatkiem bromków i jodków były znane przez okoliczną ludność i wykorzystywane w lecznictwie ludowym od stuleci. Dopiero w 1810 roku przeprowadzono pierwszą analizę chemiczną wód szczawnickich, potwierdzających ich możliwość wykorzystywania w lecznictwie. Wracając do zabudowy uzdrowiskowej,
Do najładniejszych miejsc należy brukowana ulica Jana Wiktora, gdzie zachował się zespół pensjonatów z XIX wieku, niedaleko w Parku Górnym. W 2011 roku zrekonstruowano dawny dworzec gościnny z drugiej połowy XIX wieku, który spłonął na początku lat 60. XX wieku. Jednym z najpiękniejszych obiektów lecznictwa uzdrowiskowego jest zbudowane w latach 30. XX wieku modernistyczne inhalatorium, obecnie jeden z obiektów uzdrowiska Szczarnica S.A. Prowadzą do niego wprost z ulicy Zdrojowej reprezentacyjne ciągi kamiennych schodów. Dobra, zostawmy teraz uzdrowisko. Teraz czas wyruszyć dalszą podróż. Otóż, najpopularniejszym szczytem w Szczawnicy jest Palenica, na którym można dojść szlakiem lub wyciągiem krzesełkowym. Jedną z atrakcji na Palenicy stanowi całoroczny tor saneczkowy. Najpopularniejszym szlakiem turystycznym w okolicach Szczawnicy, w niedalekich Jaworkach, należy zaliczyć wąwóz Homole, z którego przy okazji można dojść na najwyższy szczyt Pienin, zaliczany do korony gór Polski, a mianowicie wysoką, bo 1050 metrów nad poziomem morza. Już przy samym szczycie jest już stroma dość droga. Pieniny, a przynajmniej okolice, to także wielki raj dla miłośników zamków, gdyż nad Jeziorem Czorsztyńskim znajdują się dwie obronne warownie. Jedna w Niedzicy, druga w Czorsztynie. Ten pierwszy został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku na wysokiej skale ponad rzeką. Węgierski ród Berzewiczych wybudował kamienny zamek Dunajec jako węgierską strażnicę na polsko-węgierskiej granicy. Zamek w Niedzicy na przestrzeni wieków kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Należał do rodzin Zapolojów, Łaskich i Chorwatów, a następnie, aż do czasów II wojny światowej, do rodziny Salamonów. Zamek ten należy do najcenniejszych zachowanych w oryginalnej formie zabytków architektury obronnej. Każdy z mieszkających tu rodów dostosowywał rezydencję do swoich potrzeb. Dzięki tym rozbudowom zamek składa się z trzech poziomów, a każdy z nich reprezentuje różny styl architektoniczny. Najwyższy, a zarazem najstarszy, jest tak zwany zamek górny, wzniesiony w stylu gotyckim. Przedstawiono go w formie trwałej ruiny, nad którą góruje główna, czworoboczna basteja z tarasem widokowym na szczycie. Jedną z jego ciekawostek jest wykuta w litej wapiennej skale studnia o głębokości 60 metrów. Najnowszą częścią zamku jest zamek dolny, wzniesiony przez Jerzego Chorwata w stylu renesansowym. Wejście do zamku prowadzi przez podjazd oraz zawieńczoną renesansową attyką bramę wjazdową, nad którą widnieje herb rodziny Chorwatów. Za bramą znajduje się nieduży dziedziniec, stąd można dojść do zamkowych komnat i sal. A Czorsztyn pełnił funkcję strażnicy strzegącej królewskiego szlaku na Węgry, wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Zamek ten przez wieki był ważnym elementem w systemie obronnym południowych granic Polski. Niestety, koniec jego doskonałości przyniosło uderzenie pioruna i spowodowało nim pożar. Przez to zamek popadł w ruinę i przetrwały jedynie resztki murów obwodowych, dziedziniec zamku dolnego, baszta baranowskiego, część pomieszczeń zamku średniego i fragment zamku górnego, na którym znajduje się punkt widokowy. W takim razie dziękuję za oglądanie. Kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do obejrzenia poprzednich filmów oraz nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Cześć!